Cześć serduszko, buźka, buźka, błogosławię Ci dziecko Boże, do mi rodzinę chrześcijańskiej wysości, moje dziecko Boże, błogosławię Ci. Teraz na tym filmiku o bezsenność wysości. Bezsenność, to też i na testosteronie się odgrywa przede wszystkim, ale te, kilka jest cech bezsenności, kilka cech bezsenności. No, bo bezsenność wysości następuje, jak masz ukrócone przeżywanie. Ukrócone przeżywanie. I to jest kilka cech wysości, kiedy ci ukróca przeżywanie. To zaraz je wymienię. Po kolei wysości. Co może spowodować twoją bezsenność. Ale przede wszystkim to jest ta jedna ceszka wysoci. Przede wszystkim ta jedna ceszka wysoci na bezsenność wpływa. Jak masz ukrócone przeżywanie wysości. No bo na sen jak zasypiasz, to przeżywasz sen, wysoci. Myślą jesteś, że przeżywasz sen i zasypiasz. I w głębsze, wysoci, przeżywanie wchodzisz, wysoci. Coraz głębsze przeżywanie, że aż zapominasz, wysoci, zapominasz, wysoci, o czym przeżywałaś. Tak głęboko w przeżywanie wchodzisz. No. I tak się przysypia, i tak się przysypia. A jak nie umiesz wysoci, a jak wysoci wytrąca cię snu wysoci, ty myśl wysoci, że przeżywasz wysoci zasypianie, wytrąca cię snu, to masz nerwiczkę. Nerwiczkę. Nerwiczka to jest pierwsza część, pierwsza ceszka, dla której wysoci nie umiesz wysoci zasypiać. No nerwiczka, to też skraca wysoci przeżywanie. Wytrąca cię wysoci z przeżywania i tak dalej wysoci. No. I to tyle. Obiecuję filmik na Boże Jehowa nauka o nerwiczce. Jak to zachodzi. Ale to w skrócie powiem wysoci. No bo są trzy ceszki wysoci. No, dlaczego wysoci ci się zostało? Bo są trzy ceszki wysoci. Najpierw wysoci pokojenie wysoci. Później wysoci ostrożność. Później jest ostrożność. I uwaga. Przezorność wysoci, czyli pokojenie, przezorność, ostrożność i uwaga. Jak chcesz czy czeski zaniechać wysoci, jakiś problem jest i będziesz dalej wysoci źle wysoci załatwiał problem, to nastąpi wysoci nerwiczka, niepokój, wtedy ci nam niepokój nastąpi. Dopiero wtedy ci niepokój, uczucie niepokoju leci. I później leci, jak jesteś niepokoisz wysoci, nie załatwiasz problemów, wysoci leci ci często niepokój, od razu ci niepokój jest w stanie wystąpić. No, ale tak to wygląda wysoci. Te trzy ceszki i dopiero wtedy, jak nie załatwisz sprawy, to następuje niepokój. Lub nieusiłowanie załatwienia, to też niepokój leci. Wtedy same niepokoje lecą. No. Dlatego bądźcie umiejętności ten pokojenia. A pokojenie wysoci? No, jest wysoci pokojenie, załatwienie problemów wysoci, gniew. Nie srogi gniew wysoci, że krzyczysz i tak dalej wysoci, tylko jest gniew wysoci ten. Jestem niezadowolony z tego i z tego, to jest gniew wysoci. Jestem niezadowolony z tego i z tego, tamtego wysoci, to jest gniew wysoci. Mówisz, że jesteś niezadowolony z tego i z tego, że jesteś dziecko niezadowolone z tego, że nie posprzątałeś pokój. Jestem niezadowolony wysoci, że rąk nie umyłeś. Umyłeś sobie przed synem jeszcze w dodatku. No. I mu upokojenie mówisz wysoci. Umyj rączki wysoci, bo wysoci masz je brudne. Jakby jeszcze były czyste, to jeszcze możesz iść wysoci co 3 dni najwyżej umyć się rączki. Bo to też nie problem. No, jakby były brudne. Ale są brudne wysoci, to trzeba umyć wysoci, dziecko moje kochane. Jestem niezadowolony, że nie umyłeś wysoci brudnych rąk. No, więc je idź umyj, bo są brudne wysoci, dziecko moje. Żebyś brudny nie chodził spać i nie wcierał tego w poduszkę i to mu tak, żeby nie wcierał tego w tą poduszkę, bo bakterie mogą się do języczka dostać, bo dotknie, pocałuje rączkę swoją i tak dalej, wysoci. To mu wszystko tłumaczysz, wysoci. To jest pokojenie, już wtedy jest pokojenie. Nie gniew, tylko pokojenie. Jak mu tłumaczysz co i jak i dlaczego, to jest pokojenie. I bądźcie taki ceszki zdolności pokojenia.
Bo inaczej nerwiczki następują. A później wysocia jest gniew wysoci, są gniewy wysoci i jest dalej nieposłuchiwanie, to można się obrazić, nie odzywać i tak dalej, dopóki nie przeprosi i nie załatwi sprawy. No. Z dzieckiem to tak trudniej się nie odzywać, ale też można mu to przedstawić. No, że nie da mu się czekolady, ani nic wysoci i tak dalej. Bo ciebie jesteś obrażona. Bo jesteś obrażona i tak dalej, wysoci. No, i tak dalej. No, to tak to wygląda. To nerwiczka wysoci, ona tak następuje. Jest skrócone przeżywanie. A jak zasypiasz, to przeżywasz. Nauczy się przeżywać właśnie, że zasypiasz. To łatwiej ci później wysoci idzie sen. Łatwiej idzie później, jak się nauczysz tak wysoci, to łatwiej ci ten stan snu wchodzić się, a nie obyć odrębnych stanów, omijać wysoci, to myśl wysoci, że zasypiasz, bo cię to rozbudza. No. Uczy właśnie przeżywać, że zasypiasz. I myśl sobie, masz sobie i powoli zaczniesz wysoci. Coraz głębsze wysoci będzie przeżywanie, coraz głębsze przeżywanie i aż zaczniesz. No, tak to wygląda. To jest jedna czeszka. Druga czeszka to jest wysoci, że siebie nie przeżywasz wysoci. Siebie nie przeżywasz wysoci. A wszystko, z ogród, drugą osobę i wszystko wysoci, to się przeżywasz. Jak chodzi o przeżywanie, przeżywasz wysoci, to się przeżywasz. A jak drugą osobę, to se drugą osobę, se jego ją przeżywasz. Se jego ją przeżywasz wysoci. Ale też cię przeżywasz. Siebie przeżywasz. Siebie może przeżywać. To są dwa myślowe te wysoci, zdania wysoci, których słowa, którymi możesz siebie przeżywać. No, to siebie przeżywasz? Drugą osobę to se przeżywasz i ją w 50% wtedy przeżywasz, co robi, ale też siebie przeżywasz, bo po sobie ją przeżywasz wysoci. Po twoim znaniu wysoci języka wysoci, co opowiadała tobie wysoci, bo w dzieciństwie jak nabyłeś tę zdolność wysoci zrozumienia słów, to ciebie przeżywasz drugą osobę. Tak samo ciebie przeżywasz drugą osobę, ale se jego ją przeżywasz. A tak ścianę wysoci, se jego ją nie przeżywasz wysoci Jezusa, nie Jezusa, a ciebie jesteś przeżyć. Przecież to wszystkie przeżycia to jesteś ty, wysoci. Wszystkie przeżycia jesteś ty. Siebie przeżywasz. Te wszystkie przeżycia mnie i Jezusa, ścianę na przykład, to jesteś ty. Eucharystia to jesteś ty, wysoci. Bo po sobie i według ciebie przeżywasz. Po sobie wysoci. Po swoich wysoci doświadczeniach wysoci. Ja siebie jestem. Po swoich wysoci, po sobie wysoci. Odniesienia do sumienia. Po sobie to odnosi się do sumienia. Do ochot swoich wysoci, bo to jest sumieniem. Pamięć to jest wysoci, jedynie dodatkowa rzecz wysoci, do sumienia wysoci, którą charakteryzujesz i tu masz wolną wolę, tu masz akurat w pamięci masz wolną wolę i świadomość wysoci, nabierz świadomość, co z sumienia wynika. Lub wysoci z grzechu to wynika, to też z sumienia wynika, bo tam jest wszystko wysoci zawarte. Jakbyś źle czynił wysoci, jak będziesz się czuł, jaki będziesz niedobry, jaki chory będziesz, tam wszystko wynika. No, ale jesteś siebie wysoci błogosławieństwem nieciągny i dziękczynienia nieciągny mi i Jezusowi. No, chrześcijaństwo obowiązuje, bo takie serce jest. To po sobie i według siebie, wysoci, według swoich ochot właśnie. Po sobie wysoci, nie wiem, może tyle do sumienia, po sobie wysoci, to co przeżyłeś właśnie, to co dusza wysoci, to jest ta pamięć nabyta wysoci, dusza to jest pamięć nabyta wysoci, to po sobie, a według siebie, to do sumienia się odnosisz. Według siebie wysoci,
to do sumienia właśnie się nosisz, a po sobie wysoci, po sobie ochoty wysoci, jakie czynisz wysoci, a po sobie, to jakiej wysoci zjadłeś? Obiad wysoci kiedyś, jak pamiętasz, który ci bardziej smakował, a który nie wysoci i tak dalej wysoci. No, który rower wolisz, jaki kolor rower wolisz, taki, taki, czy wolisz droższy rower, czy tańszy rower wysoci, to wszystko musi się uświadomić wysoci. No. Czy lubisz wysoci? Jaką grę lubisz wysoci? Tą grę lubisz, tamtą grę, jaki charakter, jaki typ filmu lubisz, horror, komedię, sensację. No, to wszystko świadomość ten swoją zwierzę wysoci. Świadomość, ale to duszę rozwijasz wysoci, po sobie wysoci, co przeżyłeś, po sobie to jest, co przeżyłeś, a według siebie wysoci. Po sobie i według siebie się robi ochód wysoci, to wysoci po sobie to jest co w sumieniu masz wysoci. Odniesienie do twojego serca wysoci, co ci leży z serca twojego, bo nie wszystkie cieszki z serca ci mogą leżeć wysoci. Na przykład wysoci ten, serce ci objawi wysoci osobę wysoci ten, z naszykinkami złotymi i w kapturze, a ty możesz nie lubić jak chodzi wysoci. To nie, tak mi serce nie odpowiada, ty nie mam ochoty chodzić w kapturze wysoci. No. I tak dalej, i w naszyjnikach wysoci. Wolę w garniturze chodzić wysoci i tak dalej. No, to według siebie już wysoci czynisz. A po sobie masz taką możliwość wysoci i tak chodzenia wysoci. Po sobie wysoci ochód, wysoci, co sumienie podpowiada. No. Ale to rozważasz, to nie odrzuca, że to jest złe. To po prostu nie masz ochoty teraz wysoci, tak się nie kreujesz wysoci. W tym życiu wysoci nie masz ochoty na to. No i tak dalej. No. I tak to wygląda. To jest druga cieszka wysoci. Siebie nie przeżywasz. I są ukrócone jest przeżywanie. Trzecia cieszka. Dystymię masz. Każdy niechrześcijanin ma dystymię. Na alkoholu metylowym to powstaje wysoci. Łączy się z chlorkiem i w receptorkach. I wysoci ten, no. I wysoci wywołuje dystymię. Sztucznie zabiera, no, weźmiesz na łyżeczce alkohol metylowy, on też łączy się z chorkiem i przez miesiąc czasu masz dystymię. No, jak sztucznie. Na łyżeczce wysoci, jak będzie alkohol metylowy. No, ale to jest dystymia. Co 5 sekund wysoci uczucie niepokoju i przykrości mają te osoby. To wyciągi wysoci EEG wskazują właśnie te stresy. Takie podskoki wysoce emocjonalne. Pokazuje wykres EEG, jak masz dystymię. To każdy niechrześcijanin ma. Niechrześcijanin każdy tak ma. Od zaczęcia sobie walenia konia lub od 18 roku życia, jak jest niechrześcijaninem. No a to już w 13, bo się analizują już w 13 roku życia, to już prawie 90% wysoce dzieci ma tą dystymię. Jak nie prędzej już od 10 roku życia. Ale to tak 40% od 10 roku życia. No tak to czytam 30% wysoce od 10 roku życia, 30% ma już tą dystymię. I film nudzi, wszystko nudzi, nie można się skupić i tak dalej. Dalej wysoce, bo jest przykrość lub niepokój. A następuje najpierw przykrość, no niepokój następuje, a później emocje przykrości następują na dystymii. I takie partie są powtarzające się tej dystymii. Że znowu niepokój i przykrości później, a później znowu niepokój i znowu przykrości następują. Co 5 sekund dosyć, może krócej, co 4 sekundy to następuje. No ale tak mniej więcej. No. I to jest dystymia. I to też powoduje wysoce niemożności, wysoce przeżywania, wysoce wytrącania ze snu, z przeżywania, wysoce zasypiania i tak dalej. No to są trzy cieszki właśnie tutaj wymieniłem ci wysoce niemożności zaśnięcia. A najczęstsza jest wysoce, jak tam chrześcijaninem jesteś, to jest ta nerwica, to jest nerwica wysoce. No. I siebie przeżywanie wysoci w późniejszym wieku wysoci też siebie nie przeżywają, no bo wszystko siebie przeżywasz w wysoci. Tam drugą osobę to najwyżej chce wysoci i ten self-hotel przeżywasz w wysoci, bo to jestem ja i Jezus w wysoci. No ale to też siebie po sobie i według siebie. Po sobie wysoci, po sobie co do duszy, czy wysoci nawet tej ścieżki nad sumienie, nad sumienie, bo po sobie,
A wedle ciebie wysoci to jest odniesienie do sumienia. Do sumienia. Wedle ciebie jest odniesienie do sumienia. Co sumienie wysoci potrzebuje? No, co się wyłonisz z sumienia? Wedle ciebie wysoci? Wedle ciebie, a po sobie wysoci? A po sobie wysoci to ten. No to do duszy, to do duszy. Po sobie wysoci. No i to tyle. Jak będziesz miał załatwione te ścieżki, będziesz spełniał, to będziesz spał jak niemowlę. Do 5 minut, do 10 będziesz zasypiał sobie. Nie będzie problemu ze snem. No to ci błogosławię, dziecko Boże, żebyś nie miał problemu, nie miała problemu ze snem. No buźka, buźka. No, a to po sobie wysoci? To obejrz sobie filmik, jak wyjść z schizofrenii. Bo schizofrenicy wysoci też wysoci po sobie nie przeżywają. Tylko innych, my przeżywamy do nas, ja ciebie przeżywam, to nie my ciebie przeżywamy. My oglądamy telewizor, zamiast ja oglądam telewizor. No to obejrz sobie, jak wyjść z schizofrenii, na Boże Jehowa Nauka, jest playlista, jak wyjść z schizofrenii, to wejdź sobie na tą playlistę i zobacz sobie film, ale wszystkie tam są istotne filmiki, jak wyjść z schizofrenii. Ale szczególnie 3 czy 4 ostatnie filmiki jest jak wyjść z schizofrenii, to jest sobie obejrz wysoci, tam są dokładnie zatytułowane, to sobie obejrz wysoci. I to wysoci my. Też jest filmik, dlaczego nie chrześcijanie przeżywają, my jesteśmy. To ten filmik sobie też obejrz, to żebyś zaczął przeżywać, ja jestem, ja mam ochoty. No i tam te wszystkie są ważne filmiki, to sobie wszystkie obejrz, to będziesz po sobie przeżywał, po sobie będziesz przeżywał. No buźka, buźka. No, dziecko Boże, tutaj się do nerwiczki wysoci. Czyli wysoci, żeby nie mieć nerwiczki, wysoci to się pokoi, wysoci gniewa lub obraża wysoci. No i gniew ma być nie srogi wysoci, tylko wysoci gniew ma być wysoci łagodny. Że mówisz, że nie jestem niezadowolony z tego i w spokoju ducha to opowiadasz. No, bo wysoci, ten nerwiczki następują wysoci i zaspokojenie jest wysoci. I jak wysoci, też kisadyzm ci opowiem, bo wysoci ten, na testosteronie to następuje i najwięcej chorób wtedy następuje. No to jest wysoci, troskliwy jesteś, czyli dobre uczynki robisz sobie i innym, troskliwy jesteś i dbasz o innych wysoci, w trosce wysoci. To jesteś i o siebie dbasz, to jest troska wysoci. Łagodność, czyli nie krzyczysz od razu wysoci jak ten. No dwa razy mówisz, 3 razy mówisz wysoci, później 3 razy krzyczysz i najwyżej wysoci, później 4 razem wysoci możesz uderzyć. Następnym razem, 7 razem możesz uderzyć. No mówi się w załatwianiu spraw wysoci, że od razu nie krzyczysz, 3 razy wysoci właśnie ten. No mówisz wysoci, później 3 razy krzyczysz, a później możesz uderzyć. A łagodność wysoci, od razu nie bijesz wysoci. Delikatność, bo jest łagodność właśnie, że nie krzyczysz, a później jest delikatność, że od razu nie bijesz wysoci. Tylko po zawahaniach wysoci łagodności twojej wysoci, jak 3 razy upomnisz wysoci, 3 razy krzykniesz wysoci i wysoci za 7 raz możesz uderzyć w dziecko. Jak już lekceważy cię totalnie i nie chce współsłuchać dziecko. No i czy tam ktoś wysoci, to wtedy. No tak wcale wysoci. No i nie trzeba bić wysoci, można odejść wysoci, powiedzieć swoje wysoci, to tyle. Najwyżej jak wysoci byś się do bicia brał, to wtedy. A tak powiedzieć swoje i to tyle wysoci, nawet odchodzi nie trzeba, ale powiedzieć swoje wysoci, co leży na sercu, a jakby chciał uderzyć wysoci, to wtedy bądź obronny. No i tyle, i tyle. No, i jak tak się spełniasz wysoci, to później wysoci w ten, w pokojeniu wysoci, to w pokojeniu leci odwaga, no. W opiece, bo opieka na odwadze wysoci, wtedy opieka to jest wychowanie, troska jest i opieka, troska to dobre uczynki, opieka wysoci, to sprawiedliwe się opiekują jedynie osoby, sprawiedliwe osoby, gruby wysoci bez okularów lub gruby i łysy się opiekują, a reszcie to wici, nie wychowują dzieci swoich, dzieci się same wychowują, a ta osoba może wysoci wychowywać wysoci dziecko swoje. To jest sprawiedliwa osoba, mówi co i jak w życiu należy.
No i tak to wygląda, tak to wygląda. Tak, tak serca im wypływa, wysoci. Opieka, opieka, wysoci, wychowanie. To możesz czuć na opiece, wysoci, odwagę wtedy. Pokój, spokój, wysoci, jak będziesz bił, wysoci, możesz wtedy czuć nerwicz, jak nie czujesz. No i tak to wygląda. Tylko te osoby czują pokój ducha. Pokój ducha, jak zbiją inni, a nikt inny. No, tutaj jeszcze taka podpowiedź, wysoci, jak łagodność zawaha, wysoci, dziecko, czyli wysoci ten, no. Mówisz mu, wysoci, najpierw, później krzyczysz, wysoci, dalej cię nie lekceważy, to możesz go zbić lub dać mu karę później, wysoci. A jak mu dasz karę, wysoci, i znowu dalej będzie wysoci robił, to możesz go od razu zbić, bez wysoci, prowadzenia go znowu przez łagodność. To delikatność, wysoci, delikatności możesz mu okazać, wysoci, dać mu dupsko od razu, możesz mu dać dupsko od razu. Nie musisz go, wysoci, znowu do niego mówić i tak dalej, no. Możesz go od razu mu dać w dupsko, wysoci. Chyba że dłuższy czas już, wysoci, jest wszystko w porządku, to już znowu od łagodności trzeba zacząć od opowieści, wysoci, a później delikatność znowu, wysoci, jego naruszyć. No, dać mu karę, wysoci, lub wysoci, dać mu dupsko. To ty już później decydujesz, czy dajesz mu dupsko, czy najpierw jeszcze karę dajesz mu, no, nie wychodzenia z domu i tak dalej, przez tydzień czasu nie korzystanie przez dwa tygodnie z komputera i tak dalej. No, a później dopiero wysoci dupsko mu dać. Ale tak już dać dupsko, żeby poczuł. No, buźka, buźka, jak lektorze. I po prostu później już jest do bicia. Do bicia dziecko, jest jak dalej zawaha, do wahania ma. I tak samo wtedy są pały do bicia wysoci, jak to masz wysoci osoby drugie, które wysoci niepokoją, które niepokoją, to wtedy dopiero mogą być pałami do bicia, jak dalej będą źle czyniły. No, to za każdym razem mówisz, co źle zrobił. Przed zbiciem i tak dalej wysoci, raczej powinieneś na pały wysoci, chcę do bicia, wysoci, co mówisz, wysoci, że nie modlisz się, wysoci, to będę cię bił, wysoci, i tak dalej, i tak dalej. No, czy z innego powodu obrażasz moją mamę, co będę cię bił. No, to może być nieświadomy, za co zostaje. Żeby być świadomi, raczej, wysoci, żeby być świadomi, za co zostają. Nie za każdym razem się to mówi, ale i mówi. No, a dziecku za każdym razem mówisz, jak uderzysz, za to go bijesz. No jak już tam mnie słucha nawet i wysoci kar, no to mówisz mu za każdym razem, na co go bijesz. No, buźka, buźka.